pójdzie za mnie do ubikacji? Czemu na to nie ma aplikacji? Aplikacja, ubikacja, rewelacja. Ty cicho siedź. Ja muszę mieć. Ja muszę mieć. Muszę mieć sieć. Czy to ja mam sieć? Czy to sieć ma mnie? Kto silniejszy jest? Ja czy ona? Czy to ja mam sieć? Czy to sieć ma mnie? Jak oderwać się od smartfona? 6 grudnia w zespole szkolno-przedszkolnym w Gniewoszowie przeprowadzona została akcja profilaktyczna Wszystkie uzależnienia niszczą nasze marzenia oraz druga edycja projektu Uczeń z pasją. W dobie dzisiejszych używek, kiedy wiemy, że bardzo łatwo jest dostępne, a dzieci bardzo szybko sięgają po takie rzeczy, gdyż środowisko też powoduje, że dzieci chcą być w cudzysłowie cool, także trzeba im uświadamiać, że to wcale nie jest takie cool. I wychodząc właśnie z takimi inicjatywami jak profilaktyczna edukacja przez zabawę, mamy nadzieję dotrzeć do jak największej liczby dzieci, żeby usłyszały, że to wcale nie jest takie fajne, żeby porozmawiały między sobą na ten temat, gdyż one między sobą jak się dogadują, to więcej przynosi efektu niż jakby to dorosły wykładał tylko. Dlatego staramy się poprzez takie profilaktyczne działania namawiać dzieci do refleksji na ten temat. Uczniowie wraz z nauczycielami w ramach akcji profilaktycznej przygotowali przedstawienie dotyczące uzależnień. W dniu dzisiejszym odbędzie się rozprawa przeciwko powszechnie używanemu gadżetowi, który posiada prawie każdy młody człowiek, czyli przeciwko smartfonowi. Posiadanie tego urządzenia stało się ich podstawowym czynnikiem, który decyduje o akceptacji wśród kolegów i koleżanek. A jednak wpłynęło do naszego sądu podejrzenie o wykroczeniu zwane fonoholizmem. Fonoholizm to uzależnienie od telefonu komórkowego. Nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych można zauważyć kompulsywny sposób korzystania z sieci. Wyraża się on przymusem bycia na bieżąco i ciągłego sprawdzania nowych powiadomień czy udostępnień. Bycie poinformowanym i bycie informatorem stało się dla młodych ludzi tak ważne, że aktywność w sieci równa się w nieistnieniu w życiu realnym, prawdziwym. Liczą się polubienia w sieci, a nie rzeczywiste kontakty z przyjaciółmi, kolegami czy najbliższą rodziną. Taki człowiek jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. Proszę na świadka jednego z rodziców. Kiedy proszę ją o pozostawienie telefonu podczas wspólnego obiadu, spotyka mi ze strony córki złość i agresja. Awantury są coraz częstsze. Ona i ja stajemy się wobec siebie obce i wrogo nastawione. Ten gadżet zatruwa nam życie. Ja staję się skrzepkiem nerwów. Widzę, jak tracę moją ukochaną córeczkę. Dlaczego ona nie może mieć pogodnego, spokojnego dzieciństwa, jakiego ja doznałam? Takich urządzeń wtedy jeszcze nie było, a żyło się pogodniej i spokojniej. Dziękuję. Sami Państwo widzą, że sprawa jest poważna. Dlatego wzywam na świadka psychologa, który powie, jak nadmierne korzystanie ze smartfona zmienia psychikę człowieka. Oto lista objawów wskazujących na uzależnienie. Funkcjonowanie ze smartfonem niemal przyklejonym do ręki. Nierozstawanie się z nim nawet w nocy. Sprawdzanie komórki przed snem i zaraz po przebudzeniu. Odczuwanie niepokoju, lęku, złości lub gniewu, gdy nie ma go pod ręką. Spędzanie dnia bez komórki jest czymś niewyobrażalnym. Występowanie niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia przy próbach przerwania lub ograniczonego kontaktu z telefonem. Młody człowiek zagrożony fonoholizmem na prośbę o odłożenie telefonu reaguje agresją, niepokojem, trudno mu się skoncentrować. Wysoki sądzie, mamy tu przed sobą wyrafinowanego przestępcę. Wydaje się, że uatrakcyjnia życie młodego człowieka. Przy okazji jednak je rujnuje i niszczy kontakty międzyludzkie. Opierając się na zeznaniach świadków, żądam surowej kary. Wysoki sądzie, podczas wydania ostatecznego wyroku proszę uwzględnić fakt, że samo posiadanie smartfona nie może być przestępstwem. To nie urządzenie jest winne, tylko ten, kto je posiada i nim się posługuje. Zwracam się do sądu o uniewinnienie oskarżonego. Sąd udaje się na naradę. Ale wyrok w niniejszej sprawie musicie wydać sami. Czy to ja mam sieć? Czy to sieć ma mnie? Kto silniejszy jest? Ja czy ona? Czy to ja mam sieć? Czy to sieć ma mnie? Jak oderwać się od smartfona? Idzie Jasiu przez ulicę, twarz szarzała, włos matowy, sięga wciąż po pecik nowy, napotyka koleżankę.
Jasiu, gdzie masz uśmiechniętą minę? Gdy na fajkę byś nie miała, też byś się nie uśmiechała. Papierosy ciebie trują, no i dużo też kosztują. Z twojej buzi zapach brzydki, oddech też jest bardzo płytki. Papierosy to jest cool, dzięki nim przyjaciół full. Niech się tylko mama dowie. Chyba mami nic nie powiesz, jak się dowie, straci zdrowie. Rzuć palenie, ja pomogę, abyś wszedł na dobrą drogę. Już mnie nuć, ja to rzucę, ssać karmelki się nauczę. Rób co chcesz, mów co chcesz, tylko nie pal. Całuj, grzesz, baw się, ciesz, tylko nie pal. Wracaj w deszcz, proszki bierz, tylko nie pal. Czy nosisz kimono, hufajkę czy frak? Papieros wykończy cię chłopczy i tak, i tak, i tak, i tak. Tego dnia rozstrzygnięty został konkurs plastyczny Wszystkie uzależnienia niszczą nasze marzenia, którego organizatorem był wójt gminy Gniewoszów Marcin Gac. Uczniowie podzieleni na trzy grupy wiekowe, klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8 otrzymali nagrody rzeczowe. W kolejnym punkcie mikołajkowego spotkania uczestnicy projektu Uczeń z Pasją opowiadali o swoich zainteresowaniach i pasjach. Jest to druga nasza edycja. W zeszłym roku nam się nie udało z racji, wiadomo, pandemia i nie było możliwości. Mam nadzieję, że nadal się to podoba tak bardzo jak za pierwszym razem. Sądzę, że coraz więcej rzeczy staramy się dokładać. Chociażby dekoracja, która z roku na rok ewoluuje i jest coraz bogatsza, jak i pomysły na realizację tego dnia, jak i liczba dzieci, które są zaangażowane w te swoje pasje, w talenty. Mam nadzieję, że podobało nam się to wszystkim i że będzie kontynuowane co roku. I'm not afraid to die.
się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki gram. Jeśli chcesz wiedzieć, same zmartwienia tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś, na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Mamo, smutno tu i obco, drzewa inne rosną i ciszy nikt nie zna tu. Mamo, nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń. Dziecięcych dni, moich dni. Na koniec Mikołaj wręczył prezenty podopiecznym placówki.